zrobić, co może, żeby do tego nie dopuścić. Wczoraj tymczasowy prezydent Ukrainy Oleksandr Turczynow podpisał dokument unieważniający referendum. Cały Zachód też zapowiedział, że nie uznaje go wyników. Władze Krymu się tam nie przejmują, a tym bardziej Rosjanie, którzy chcą po prostu wykorzystać to referendum, żeby wcielić ukraiński dotąd półwysep do Federacji Rosyjskiej. Kijów, Krzysztof Berenda. A w kolejnych popołudniowych faktach zajrzymy na polsko-ukraińską granicę w Medycach. Żeby drastycznie pogorszyły się relacje NATO z Rosją, nasze wojsko odwiedzają rosyjscy oficerowie. Z zaskakującą wizytą Rosjanie pojawili się w 15. Niżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. To warszawski reporter RMF FM Grzegorz Kołek był w tej sprawie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Grzegorzu. Dzień dobry. No co, dlaczego ta wizyta doszła w ogóle do skutku? Ponieważ jest to realizacja postanowień OBWE, a termin tej wizyty to tylko niewygodny zbieg okoliczności. Koleje śląskie zajmą się sprawą jedynej kasy biletowej na wyborcom w Raciborzu. To efekt interwencji RMK. Od rana mówiliśmy o kolejkach na Raciborskim Borsku. Podróżni mają pan do dyspozycji tylko jedno.